Kuba, gdybym wiosną powiedział ci, że wszystkie zawody zakończysz z punktami, wziąłbyś to w ciemno, czy skupiałeś się na czymś innym? Myślę, że pewnie bym wziął, chociaż tak się w sumie nie zastanawiałem nad tym do końca. Też starałem się po prostu robić to, co do mnie należy, słuchać uwag trenera i starać się jak najbardziej. Odżyłeś po tej ostatniej, no, nieudanej zimie? Myślę, że trochę tak. No, teraz przepracowaliśmy ciężko lato. Myślę, że teraz też no, po części widać trochę tego efektu. Jakbyś podsumował ten sezon letni, no bo mamy jego finał. Zaczęło się gorzej niż było na początku, czy odwrotnie? Nie wiem, myślę, że tak na wyniki też nie ma się co patrzeć, ale no teraz na pewno moje skoki są dobre, chociaż tak jak mówię, też wynik tego dziś na pewno nie odzwierciedla, bo warunków też nie miałem jakiś super. Co prawda miałem odjętych tam parę punktów, ale no to był taki wiatr, który kręcił. No i tak jak też mówiłem o tej prędkości, jak będzie prędkość dobra, to myślę, że wtedy będzie widać jak, że te skoki są dobre, bo wtedy będzie dużo lepsza odległość. Ten miesiąc hakiem, który został do inauguracji w Wiśle, to dużo czy mało czasu? No i dużo i mało, można powiedzieć, ale myślę, że zdążę jeszcze tutaj przygotować tą moją formę już tak, żeby razem z tą prędkością było ok. Czujesz, że to może być taki przełomowy dla ciebie sezon po tym powrocie, po kontuzji? Myślę, że tak. Gdzieś tam to czuję i myślę, że tak będzie. I tego właśnie ci życzymy. Dzięki, Kuba. Dzięki, nie dzięki. Simek, ta finałowa próba chyba takim pozytywnym akcentem na zakończenie starcia z tym obiektem. Tak, finałowy skok był już poprawny, tak jak reszta innych tutaj. Pierwsza próba trochę mi nie wyszła, za bardzo kierunek skierowałem do przodu i brakowało mi wysokości. Ale sezon się zakończył fajnie, dobrze i szczęśliwie. Jestem bardzo zadowolony. Zaliczyłeś wtedy takie małe zgrupowanie, bo skakałeś przez 4 dni z rzędu. Jak byś podsumował te 4 dni rywalizacji w ramach finału LPK i tutaj Grand Prix? No, na letni Grand Prix zawody jak zawody. Do każdych zawodów podchodzę tak samo, z takim samym nastawieniem. Aczkolwiek no tutaj na letni Grand Prix no widać, że po prostu jest to większa impreza i nie ma co się oszukiwać, ale jestem tego zdania, że na każdej imprezie trzeba po prostu robić swoje i oddawać swoje dobre skoki. Po tegorocznym sezonie letnim masz więcej znaków zapytania czy odpowiedzi? Więcej mam odpowiedzi. No. Miałem dużo czasu na przemyślenie sobie różnych kwestii i myślę, że dużo mi pomogło to w tym sezonie. No nad czym w takim razie trzeba nadal pracować jeszcze, bo do zimy już niedaleko. Tak, pracować trzeba cały czas. No, w sporcie nie ma za bardzo kiedy odpoczywać. Jeśli chce się być, wiadomo, na najwyższym poziomie, to trzeba cały czas trenować ciężko. Tutaj słyszymy głosy, że Klimek Murańka może być czarnym koniem sezonu olimpijskiego. Czujesz, że to może być taka przełomowa zima dla ciebie? Czarnym koniem? Nie wiem, czy będę czarnym koniem. Zobaczymy. No, jeszcze do zimy jest troszeczkę czasu. Jeszcze dużo pracy jest. Ale widać, podchodzę do tego sezonu zimowego już z dużym optymizmem. Także to już jest na plus. Także owocnych przygotowań do tej inauguracji w Wiśle życzymy. Dzięki, Klimek. Dzięki.